Znajdujemy się na premierze notatnika kobieta Petarda. No i pierwsze pytanie, jaka ta kobieta Petarda jest? Przede wszystkim samoświadoma, która stawia na edukację, na swój rozwój, bo wie, że niezależnie od tego, jak los ją zaskoczy, czy pozytywnie, czy negatywnie, umie żyć dalej. Nie jest obciążeniem dla nikogo, ale też nie liczy na nikogo poza sobą, bo wie, że jej talent, zasoby, emocje, ale także edukacja pozwala na to, żeby była dalej sobą i żeby. Mogła dalej żyć. Ja tutaj sobie oczywiście oglądałam wszystko, co tu było i patrzę sobie na dekal, dekala kobiety, petardy. Który z tych punktów jest pani sercu najbliższy? No to jest punkt, który mówi: wybacza sobie błędy, wyciąga z nich lekcje i idzie dalej. My, kobiety, mamy taką tendencję do tego, że ciągle rozpamiętujemy coś, co było w przeszłości, a zapominamy, że to, co jest najlepsze, dzieje się dzisiaj i to się dopiero wydarzy gdzieś za rogiem, następnego dnia. Nie wiemy kiedy za tydzień, za rok czy za pięć lat ale na to mamy wpływ. Natomiast trzeba zapomnieć i te złe decyzje, i błędy, i porażki, bo one są szczeblem do sukcesu, a sukces każda z nas definiuje indywidualnie. Także to jest mój ulubiony punkt. Skąd w ogóle wziął się pomóc, pomysł, by stworzyć taką inicjatywę? Znaczy, książka oczywiście Jak zająć się sobą i żyć świadomie Kobieta Petarda bądź kobietą Petardą no została przeze mnie napisana po 20 ponadletnim doświadczeniu szkoleń i warsztatów z kobietami. Mam też doktorat o kapitale ludzkim kobiet. Czyli o kobietach w połowie biegu życia. No i y, moje przyjaciółki powiedziały: słuchaj, wreszcie to trochę napisz, żeby, żeby był jakiś ślad, y, bo robisz tyle warsztatów. A często wracamy już po tych warsztatach i 3-4 tygodnie później już tego nie pamiętamy. Więc powstała książka. No a na bazie książki inspiracji powstał pierwszy kolekcjonerski notatnik Kobiety Petardy, dlatego że w przygotowaniu już są kolejne na inne tematy. W tym akurat jest dekalog Kobiety Petardy i 21 Kobiet Petard, które przeżyły różne zawirowania tragedie, trudne sytuacje, ale z których wyszły zwycięsko, dlatego że właśnie postawiły na siebie, na siebie i na swoje marzenia. Tak jak pani powiedziała, w inicjatywie wzięło udział aż 21 kobiet. Zastanawiam się, czy łatwo je było wyłonić. Jak pani dokonała tej selekcji? Ja nie dokonywałam selekcji, wybrały moje followerki, moje internautki na moich social mediach i respondentki i badane do mojego doktoratu. Więc część kobiet, które zaprosiłam do projektu, nie znałam, dopiero poznałam je podczas sesji. Natomiast też pokazałam kilka znanych w twarzy z zupełnie innej strony. Nie z tej ich strony zawodowej, tylko ze strony prywatnej. Bo na przykład bardzo mało osób wie, co one w życiu prywatnym przeszły, jak funkcjonowały i jak doszły do tego, bo my widzimy tylko ten Lamelight, ten ich sukces, a nie wiemy, że za tym stała ciężka praca, trudne sytuacje, zawirowania czy nawet życiowe tragedie. Dokładnie. Ja dostałam też ten notatnik, także z pewnością i przeczytam, i będę sobie notować. I bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.